Tak, mój kotek już pięknie przemieszcza się po ekranie. Po naciśnięciu klawisza flagi, po naciśnięciu klawisza flagi kotek rusza w prawo, w lewo, odbija się od ścian. Chciałbym teraz dodać jakąś interakcję z użytkownikiem. Mam taki pomysł, żeby po kliknięciu brzuszka kotka kotek wydawał dźwięk. Miau. Jak to zrobić? Otóż w zdarzeniach szukam, kiedy duszek kliknięto. Jak widać, powstaje osobna część programu. Program części pierwszej, kiedy naciśnięto flagę, oraz część druga programu, całkowicie osobna, zdarzenie. Zdarzenie kliknięcia duszka. Co się ma wtedy wydarzyć? Kot ma wydać dźwięk miau. Czyli w sekcji dźwięk jest opcja zagraj dźwięk miau. I zobaczmy, jak to działa. Kotek dalej się przewieszcza po cichutku, ale w momencie kliknięcia, a no właśnie, nie jest tak łatwo go kliknąć, za szybko się przemieszcza, dlatego wcześniej jeszcze go troszeczkę spowolnimy, będzie mi łatwiej trafiać. Naciskam kotka i dźwięk został odtworzony. Chciałem, żeby jednocześnie z dźwiękiem kotek powiedział coś do mnie w sposób tekstowy, tak jak komiks w dymku. W tym celu w części wygląd szukam mówienia. Powiedz hello przez 2 sekundy. Umieszczam to w tej części i próbujemy. Kotek wydaje dźwięk, a następnie wyświetla napis hello. Oczywiście treść tego napisu jest dowolna. Działa.